Dzień dobry. Dzisiaj będzie o masach, bo w takim stanie samochodu jeszcze nie widzieliście. W sensie ja wam go jeszcze właściwie nie pokazywałem. To jest Lexus NX450H plus Omotenashi, czyli taki, który was omota. Ja nie bardzo nawet wiedziałem, że to jest Omotenashi. Ja wprawdzie rozróżniam je po tym, że zwykłe Nixy nie mają lampek w drzwiach, a w Omotenashi i w F-Sporcie są te lampki. No i tak dla mnie, laika, te samochody dokładnie tym się różnią, więc różnica w cenniku między tą wersją podstawową, a właśnie Omotenashi czy tam F-Sportem na poziomie połowy ceny Yarisa i to takiego już dość wyposażonego, bierze się moim zdaniem stąd, że jest tam dosłownie kilka guziczków więcej i dwie lampki po 92 zł brutto sztuka. To jest taka nowoczesna właśnie matematyka, że dokłada się do samochodu kilka gadżetów i dodaje do ceny kilkadziesiąt procent. No ale ja tak nie do końca o tym, bo znowu zaczynam wam tutaj marudzić o rzeczach, na które mnie nie stać. Chciałbym wam pokazać tego luksusa w stadium takim 1/3. Mianowicie to jest samochód, który musimy zrobić cały od spodu masą. No ale właściciel w ogóle nawet nie dał sobie powiedzieć, że coś tutaj możemy zdemontować. W związku z czym no musimy niestety ten samochód wykleić tak naprawdę kilka razy, ze względu na to, że jak widzicie, oklejony już jest tutaj cały. Ale oprócz tego oklejenia woskowego, że tak powiem, musieliśmy zrobić dodatkowe oklejenie masowe, czyli no jakby to tak w miarę sprytnie ująć, trzeba było wykleić teraz szybko i bez większego przyglądania się temu wszystko, co nie może zostać zapryskane masami. W związku z czym, no, jeśli będziemy robić teraz tutaj całe progi, to musieliśmy wykleić wewnętrzne części drzwi, które później będą woskowane, ale w żadnym wypadku nie mogą być w masie. No, oklejone są stopki, oklejone są właśnie tutaj elementy zawieszenia, oklejona jest cała bateria. No to tak wygląda, delikatnie mówiąc, estetycznie wcale i w ogóle, ale spełnia swoją funkcję. Przewody hamulcowe, paliwowe, to wszystko też jest tutaj przyklejane, punkty montażowe zbiornika, takie tam drobiazgi, no i wahacze, ponieważ tutaj będę chciał nałożyć trochę masy na te ich przednie części. W związku z czym, no, trzeba było tak trochę pomyśleć, co będziemy pryskać i z której strony, żeby nie mieć potem widoku typu wybuchła beczka z bitumem. Wprawdzie nie będziemy kładli bitumu, ale no niestety będziemy kładli czarną masę, ponieważ samochód jest taki dość ciemny. No i dlatego trzeba było powyklejać wszystkie te wiązki, niewiązki. Tutaj wokół silnika, wokół półosi, kawałki wahaczy, zwrotnice całe tylne, drzwi na dwa razy. No i to też musi być szybko w miarę demontowalne, ze względu na to, że niektóre elementy będziemy montować od razu na mokrą masę, żeby przykręcając je wyprasować tą masę spod nich i żeby ta masa się tam uszczelniła, ale żeby nie przeszkadzała w niczym, nie wypełzała później spod tych mocowań. No ogólnie tak trochę zajęć tutaj było, ale mamy to oklejone tak, że przy odrobinie uwagi i odrobinie myślenia powinno się to dać zrobić masą tak, że nie będzie zaciapane wszystko wokół.
Tutaj jeszcze całe Macphersony z przodu, tam jak widzicie jest to magiczne miejsce w kielichu już zaklejone. Tam mamy wstawione te nasze blaszki. No wyoklejany oczywiście silnik, wyoklejany tutaj silnik też z boku, żebyśmy mogli na spokojnie woskować później, a równie spokojnie robić wcześniej masy, piasty. Tyle mi w zupełności wystarczy, żeby tutaj dojść z masą, nie trzeba już oklejać nic więcej. Co musieliśmy jeszcze zrobić w tym aucie? Widzicie tutaj takie śmieszne, jasne placki. No niestety po 2000 przebiegu tutaj już były jakieś tam rdzawe pryszcze. Trzeba było to usunąć i zabezpieczyć epoksydem. Tutaj to samo. Nie wiem, czy po 2000, czy to auto 1000. Nie ma przypadkiem tego przebiegu. Jakiś taki no, z pogranicza błędu statystycznego. A mimo tego już odrobinę było tutaj i korozji, i na jakichś mocowaniach, tam na piastach i tak dalej, to wszystko zostało zrobione koropleksem. I teraz mamy ten moment, że zaczynamy już kłaść masy. Tu jak widzicie też tylna belka jest zdemontowana, żebym sobie mógł pod nią zrobić masę i potem tą belkę właśnie na świeżej masie od razu przykręcić. To jest takie, jak wspomniałem, 1/3 progres. Bierzemy się za masy. Ja teraz właśnie zrobię masy, one sobie później przeschną, doschną i będziemy mogli kłaść tutaj wosk. No dlaczego tak? Bo po prostu no, tak zostało ustalone. Mamy jeszcze też takie życzenie, żeby na tylne nadkole nałożyć tej masy ile wlezie. No ale też nie możemy jej nałożyć ile wlezie, w sensie, no bo wlezie tyle, żeby tylko koło nie obcierało. Ale tutaj jest jeszcze nadkole z tymi pampersami, z tym wszystkim. W związku z czym no tej masy nałożymy tutaj dwie albo trzy warstwy. Ale też na tyle, żeby móc później założyć to nadkole, bo ono jest jednak dość pasowne, ono jest bardzo ciasno tutaj pasowane, w związku z czym jeśli nałożymy na przykład po pół centymetra masy z każdej strony, to nadkole powinno nam się zmniejszyć o centymetr po średnicy, a ono się o tyle nie zmniejszy, to dosłownie jest po kilka milimetrów tam luzu na tych szpilkach mocujących, które tutaj widzicie. W związku z czym no, trzeba to też w miarę z czuciem zrobić, bo później tego nadkola po prostu nie dałoby się założyć, albo trzeba by było rozcinać w nim otwory montażowe, albo je przeciąć na pół i jakoś tam złożyć z dwóch, skleić. To nie ma większego sensu, po prostu muszę wyczuć na tyle moment tej masy, w sensie ilości tej masy, żeby to w ogóle jakoś zagrało. A jednocześnie, żeby robiło też tą akustykę, bo mimo wszystko NX nie jest aż tak cichym autem, jak mówią, znaczy materiały prasowe, czy jakieś w cudzysłowie niezależne testy tego samochodu. Wiadomo, jak te niezależne testy wyglądają, tutaj nie będziemy się w to zagłębiać. W związku, no i dlatego też robimy odrobinę tej masy więcej na tylnych nadkolach. Zrobimy sobie też tutaj podłużnicę, bo to są takie miejsca ciągle rdzewiejące. Przejdziemy po progach do samego przodu, wokół baterii, podłużnice, nie podłużnice, całe przednie nadkola też zrobimy razem z tym kawałkiem podłużnicy. Tutaj też właśnie z kielichami do samej góry, z podłużnicą. No bo to też nie pierwszy NX, więc cudów się tutaj nie spodziewajcie. Zrobimy to tak w miarę jakoś, żeby to było zrobione też w miarę poprawnie i jakoś nie po łebkach. No ale z drugiej strony też jeśli mamy niezdemontowane zawieszenie, to za wiele się tutaj nie szalejemy. No pasowałoby jednak, jeśli byśmy chcieli się dostać tymi masami tam nad silnik trakcyjny, czy tutaj gdzieś nad mocowania ramy, no to niestety, ale zawieszenie jest do zrzucenia, geometria jest do ustawienia. No to jest właśnie coś, czego właściciel chciał za wszelką cenę uniknąć,
W związku z czym, no ja też nie mogę narzucać jakiejś tutaj własnej wizji tego, no bo to nie jest mój samochód. Robimy tak, jak zostało ustalone, w tym zakresie, który został ustalony. No i jak będzie to już zrobione, to na pewno będzie lepiej niż wyjechało z fabryki. Te wnęki tutaj porobimy też z tyłu i cały tylny pas. Podłużnice, bo to tak z praktyki wychodzi, że właśnie roczna rawka to te podłużnice lubi mieć już lekko rude. Nie w jakimś tam strasznym nalocie, ale jest bardzo dużo już odprysków, jakichś takich pryszczy rdzawych, więc no póki jest nowe, póki jeszcze za wiele nie pojeździło, póki jeszcze wygląda to jakoś, to możemy tutaj coś zrobić. No i tyle, kończę Wam tutaj zawracać głowę. Tak wygląda NX w maksymalnej możliwej wersji. No też fajnie zobaczyć auto, w którym wzięte jest absolutnie wszystko, co tylko oferowała Toyota w katalogu. Mimo że to wszystko, to tak jakoś niezupełnie odstaje od tej wersji podstawowej.